Rysujesz na smartfonie, a widzą to na swojej tablicy uczestnicy Twojego spotkania na Teamsach. Nawet gdy są to zajęcia, gdzie są goście, czyli nie tylko współpracownicy czy uczniowie z tej samej szkoły, placówki czy organizacji, ale też osoby z zewnątrz. Jak to zrobić, mając do dyspozycji smartfona Androidowego i Teamsy na Windowsach? O tym dzisiaj opowiem, a nazywam się Bernard Fruga. Jestem trenerem zarządzania, ale w dzisiejszych czasach to oznacza, że pracuję niemal bez przerwy online. W Teamsach, nieco w Zoomie i odkrywam różne ciekawe gadżety, którymi się tutaj dzielę na moim kanale. Także sięgnij tutaj po więcej na moim kanale, znajdziesz masę ciekawych podpowiedzi. Oczywiście zachęcam, subskrybuj ten kanał. Jeżeli ten film będzie dla Ciebie przydatny, też zostaw polubienie, łapkę w górę. To jest zawsze mile widziane. A teraz przejdźmy już do tematu, czyli jak to zrobić? Żeby mając swojego smartfona, używać go jak taki tablet graficzny podczas zajęć na Teamsach. Być może widziałaś, jak kiedyś już pokazywałem coś podobnego na Zoomie. Natomiast ostatnio pojawiła się aplikacja na Androida Microsoft Whiteboard, czyli tablica Microsoftu na Androida. Więc, żeby zrobić to, co ja dzisiaj pokazuję, będziesz potrzebować smartfona Androidowego, laptopa z Windowsami 10. No i Teamsy, swoje szkolne, firmowe konto na Teamsach. Jeżeli to masz, to możesz działać. Przyda ci się też rysik do pisania po ekranie, ale w zasadzie palcem też można pisać. Zresztą takie rysiki można gdzieś widziałem dostać na Allegro, czy w takich punktach serwisowych smartfonów za kilka, czasami kilkanaście złotych. Ktoś też pokazywał, widziałem na YouTubie, jak zrobić taki rysik, ale to na marginesie. Natomiast jak zainstalować tą aplikację? Bardzo prosto. Wchodzisz po prostu do Google Play, instalujesz Microsoft Whiteboard i jest. Następnie logujesz się. I tu jest ważne, logujesz się tym kontem firmowym. Czyli jeżeli jesteś nauczycielką, to logujesz się tym kontem do Teamsów, którego używasz w szkole. Jeżeli to jest twoje konto biznesowe, logujesz się swoim loginem biznesowym, bo póki co, w momencie, gdy nagrywam ten materiał, ta aplikacja jest dostępna tylko do kont biznesowych. Jak masz to zainstalowane i jesteś zalogowana, no to sięgasz po rysik i rysujesz, dopisujesz jakieś notatki i to wszystko, co ty robisz na swoim smartfonie, uczestnicy widzą na swoich Teamsach. Dobre, prawda? Dużo wygodniejsze niż rysowanie przy pomocy myszki gdzieś na ekranie. Oczywiście ci z was, którzy używali jakichś tabletów graficznych, czy mieli iPady, mówili, ach wiesz, myśmy to od zawsze mieli. No tak, ale większość z nas korzysta po prostu ze smartfonów androidowych i dla nas rozwiązanie przyszło właśnie ostatnio. Zatem jak to udostępniać? Czyli można powiedzieć teraz to co najciekawsze. Zaczynasz spotkanie na Teamsach. Zaplanowałeś spotkanie w swoim kalendarzu, dołączasz do tego spotkania jako organizator i pracujesz pewno nie po raz pierwszy z tablicą z Microsoft Whiteboard, czyli wchodzisz w udostępniania, udostępniasz tablicę. Gdy wchodzisz w tablicę, dostajesz pytanie, czy tylko ty możesz tą tablicę edytować, czy wszyscy. Ważna jest odpowiedź, dlatego że jeżeli powiesz, wszyscy mogą edytować, to uczestnicy spotkania będą mogli coś dorysować albo będą mogli też usunąć część tablicy, której ty używasz. Więc jeżeli prowadzisz wykład albo jesteś nauczycielem, to prawdopodobnie lepiej jest wybrać, że tylko ty możesz edytować tą tablicę. I wchodzisz, jest tablica. Możesz oczywiście na tej tablicy, tutaj na swoim laptopie, na Windowsach 10 coś napisać, narysować. Natomiast chodzi nam o to, żeby można było rysować z naszego smartfona z Androida. No to teraz na swoim smartfonie otwierasz aplikację Microsoft Whiteboard i tutaj widzisz listę swoich tablic i spójrz, jest tablica o tej nazwie, jak to spotkanie, które teraz prowadzisz. Ja to spotkanie nazwałem Inspiracja i spójrz, mamy tutaj tablicę o nazwie Inspiracja. Otwieram tą tablicę i w tym momencie cokolwiek narysuję tutaj na smartfonie, jest też widoczne na tablicy, na Teamsach, na Windowsach. Co więcej, jak widzisz, jest to też widoczne na tablicy naszego uczestnika, Adama. Dobrze, to świetnie. A teraz spójrzmy, co się dzieje na ekranie naszego uczestnika Bartka, który nie jest w naszej organizacji, inaczej mówiąc, nie ma konta w naszej firmie czy w naszej szkole, po prostu został zaproszony na spotkanie.
zalogował się swoim loginem czy swoim kontem z innej firmy, z innej organizacji. U niego na ekranie pojawia się informacja, że niestety on nie może widzieć tablicy, dlatego że póki co ta tablica jest dostępna tylko i wyłącznie dla ludzi w naszej organizacji. Słabe, prawda? Potrzebujemy to obejść. No to spójrzmy, co możemy zrobić. Do tego rozwiązania wykorzystamy to, o czym mówiłem na początku, czyli aplikacji zainstalowanej na Windowsach. Czyli poza Teamsami, poza tą tablicą, którą odpalasz sobie z Teamsów, masz na Windowsach zainstalowaną aplikację Microsoft Whiteboard. Odpalasz tą aplikację i w tej aplikacji również widzisz swoje tablice, swoje pliki tablic i tam również widzisz tą tablicę z tejże właśnie prezentacji, z tego spotkania o nazwie Inspiracje. No to klikasz i w tym momencie na ekranie masz tą tablicę, cokolwiek rysujesz na smartfonie, widoczysz na tej tablicy. Świetnie. Dlaczego to jest takie dobre i takie ważne? Dlatego, że teraz, gdy wracasz sobie na to spotkanie Teamsowe, wybierasz jeszcze raz opcję udostępnienia, to już nie udostępniasz tej tablicy, która jest wewnątrz Teamsów, ale wybierasz udostępnianie zewnętrznej aplikacji. Udostępnianie ekranu aplikacji tablica. Czyli tak jakbyś udostępniała jakiś plik graficzny, jakiś plik wideo, jakiś fragment ekranu, jakiś fragment innej aplikacji. W taki sam sposób udostępniasz w tej chwili na Teamsach aplikację Microsoft Whiteboard. Udostępnione jest. I spójrz, co teraz widać. Teraz zarówno na ekranach uczestników spotkania, którzy są z naszej organizacji, jak i na ekranie uczestnika, który jest gościem, widać to, co rysujesz na tablicy. I to jest ten trik, to jest to obejście, które pozwala ci korzystać z tablicy także na tych spotkaniach, wykładach czy lekcjach, gdzie masz gości, czyli gdzie masz osoby, które nie są z twojej organizacji. Co może być bardzo cenne, szczególnie jeżeli prowadzimy spotkania dla jakichś większych grup osób i zapraszamy też osoby spoza naszej organizacji. Także to te najważniejsze informacje. Mam nadzieję, że było to wystarczająco jasno wyjaśnione w taki sposób, że jesteś w stanie korzystać ze swojego smartfona androidowego jako tabletu graficznego do rysowania, do prezentowania podczas spotkań Teamsowych. Czyli powiedziałem ci, w jaki sposób to zainstalować, w jaki sposób udostępnić, jak też sprawić, żeby goście mogli widzieć to, co jest na twoim androidowym ekranie, na twojej androidowej tablicy Microsoft Whiteboard. Mam nadzieję, że to pomocne. Pogodnie cię pozdrawiam.